Cześć, tutaj Psycho Couple, czyli Ola oraz... Chyba Kamil. Intro! Intro! Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, Słuchajcie, prawda jest taka, że nagrywamy ten film tego samego dnia co inny film, więc żeby nie było hejtu, że się nie przebraliśmy, to Kamil założy czapkę, a ja sobie zrobię kucyka. Czary mary, czary mary! Cześć! Tutaj Psycho Couple. To już było. To już było. To może intro. Nie, intro też już było. Intro też już było. Słuchajcie, witamy was w tym samym dniu. O czym dzisiaj film? O hejcie na TikToku. A, czekajcie. A. Więc dzisiaj o tym, jak z klasą, gracją, elegancją i prestiżem odpowiadać na hejty. Jo, dzbany! Na TikToku. Dobra, tu będą od razu komentarze poza jedną malutką rzeczą. Zanim zaczniemy, to jeszcze chcemy podziękować bardzo naszemu pracownikowi, który dla nas zarabia pieniądze. Oczywiście on pracuje za darmo, ale zarabia dla nas. Napisał nam, że zbiera już materiał na nasz temat, żeby przesłać je do innego hejterka. Naszego pracownika. Naszego pracownika, więc jest ich już co najmniej dwóch. Dziękujemy wam bardzo, że pracujecie dla nas, bo chcą, no właściwie dla nas, ale na nas nagrać film. O nas nagrać Więc my film. Sobie popijając kawusie odpoczywamy, a wy dla nas pracujcie. A tutaj możecie zobaczyć sobie, jak wyglądają statystyki w momencie, kiedy ktoś zrobi na nas film hejterski. Dodatkowo te statystyki powodują, że mamy w tym czasie dużo więcej subskrypcji, czyli ludzie od hejterów przychodzą na nasz kanał. Więc nasi pracownicy, którym nic nie płacimy, dziękujemy. Zaczynamy waszą ulubioną sekcję. Czytanie komentarzy hejterskich, tym razem na nasz temat, na TikToku. I odpowiadamy na te komentarze. Przez chwilę myślałam, że to znowu te takie stare osoby, które próbują być cool. Dobrze, że się pomyliłaś. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Czy ty masz 60 lat, a ona 30 max? Lol. Przy okazji dzięki, że super wyglądam. Dużo więcej. Taka sytuacja, nie? To jest dobre. Ale staruch, Jezu, a ty jeszcze się z nim całujesz. Nieprofesjonalne to jest. Przepraszam, wstyd mi. A z młodymi będzie profesjonalnie? I niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Są sztuczni. To prawda, bo stworzył nas szalony doktor na wzór Frankensteina. Weźcie coś innego nagrywajcie. Nie. 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 Co wy tak na każdym filmie zęby pokazujecie jak jakieś wiewiórki? Bo wiewiórki są spoko. Jesteście na mózg powaleni, czy co? Raczej, czy co? Ale jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No. Wy tylko żreć potraficie. Jeszcze kupę i siku też umiemy. Tutaj to jest, mamy takiego TikToka, gdzie tam jest VS, czyli wybiera się, co wybieramy, i tam jest McDonald's, i jest hamburger i frytki. Komentarz pod tym jest: specjalnie jechali do Maka, żeby nagrać TikToka. Patrz Kamil, jaki detektyw. No okej, okay, super, ale czemu chwalicie się makiem? Żeby wszyscy nam zazdrościli, że zdrowo się odżywiamy. This is a tasty burger. Po co to nagrywacie? Tylko miejsce zajmujecie dla ciebie. Przepraszamy, to TikTok nas tam umieszcza, więc reklamacje do niego. Ale mówię... Co mówiłem? Jezu, nie mogę się na was patrzeć! Przepraszam, patrzeć. Jacyś wariaci! Stąd nazwa! Psycho! Couple. Co się stanęło? Boże, chwalicie się żarciem. Chyba każdy widzi, jakie tłuste grubasy z was. Ej, oboje schudliśmy. A ja ostatnio ważę 48 kilo i chcę zejść do 30. Ty! Nie wiem, 350 funtów. Pewnie tylko dla hajsu z nim jest. Nie, to on jest ze mną dla hajsu. Dokładnie. To ja jestem z nią dla hajsu.
to ona mnie utrzymuje, ona daje mi pieniądze na ciuchy, na moje zachcianki, na samochód, na wakacje, wszystko. Nie lubię jej, nie podoba mi się, ale ma dużo pieniędzy i dlatego z nią jestem. Nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem z siebie zadowolony. Każdemu bym dała serce, ale wam nie warto. Nie przejmuj się. My jesteśmy mili i damy ci serce mimo wszystko. Może przemyślisz, że bycie miłym jest dużo lepsze. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Ktoś tutaj się przedstawił właśnie w komentarzu. Lamusy. Więc odpowiedzieliśmy. Cześć, tutaj Ola oraz... Kamil. Macie jakieś inne ksywki? Napiszcie w komentarzu. No. Czyli taki przypadek fenomenalny. Tak. Ale ryje. I weszliśmy na konto tej osoby. Okazało się, że ma z nami duet. Trzy filmy wzięła ta osoba od nas, czyli uznała, że są bardzo fajne, bo umieściła je na swoim profilu, ale jednocześnie nas obraża. Jaka tu jest logika? Logic. Seriously, what the fuck are you doing? Czy tylko mnie wkurza na każdym takim TikToku ten uśmiech? Biorąc pod uwagę brak serc pod twoim komentarzem, tak, tylko ciebie. Życie jest brutalne! Ta Ola wygląda jak robot. Bo jest androidem. Ja ją skonstruowałem. Zrób teraz. Widzicie? Poczekaj, wyłączę cię. To by było na tyle. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wam trochę, jak odpowiadać na takie komentarze. Czyli z uśmiechem, z dawką ironii, po prostu bawiąc się tym, że ktoś was hejtuje. To jest jeden z fajniejszych sposobów. Ciężko powiedzieć, żeby się tym nie przejmować, ale po prostu bawić się. Czasami właśnie w taki humorystyczny sposób odpowiedzieć. Bo co jest najlepsze? Ludzie rzadko kiedy odpowiadają na takie komentarze. Jak wejdziecie w polemikę, to zaczną dyskutować. Na takie komentarze nie wiedzą, co odpowiedzieć. A już niedługo zapraszamy was na kompilację naszych wszystkich TikToków na YouTubie. Zachęcamy, żebyście założyli i weszli teraz na naszego TikToka i zostawili nam follow i kilka serduszek. Często też wpadamy na wasze profile. To te osoby, które jednak nie mają TikToka i są bardzo zaparte i nie będą chciały go założyć, będą mogły obejrzeć nasze kompilacje na YouTubie. TikTok jest najczęściej ściąganą... Nie. Pierwszą. Tak? Bo ty mówisz, że drugą, jeżeli chodzi o social media, ale na dzień dzisiejszy jest to aplikacja, która jest na pierwszym miejscu pod kątem ściąganych aplikacji. Na telefon. Pierwszym miejscu, więc przemyślcie. My też tam nie byliśmy i słyszeliśmy tylko negatywne opinie o TikToku. No jest to po prostu taka aplikacja, gdzie po prostu można się fajnie bawić. No, robić sobie żarty, jaja i po prostu być takim, powiedzmy, że trochę się odmłodzić. Znaczy ja muszę właściwie. Tak. I przepraszamy też z góry, że Kamil na połowie filmu zasłaniał mi twarz i nie mogliście mnie Nie zasłaniałem ci w ogóle twarzy. Ale ma problem z łeczenkami. Nie zasłaniałem ci twarzy. To jest taka przypadłość starości. No, także na dzisiaj także to wszystko. Tego. Nie zapomnijcie zostawić ci łapki na pocieszenie wszystkich hejterów. Bo oni potrzebują bardzo dużo miłości. Niech zobaczą, ile łapek w górę dostali pod naszym filmem. A, tak. Oraz zasubskrybujcie nasz kanał, jeżeli pomogliśmy wam odpowiedzieć na hejt, z jakim wy się zmagacie. Zasubskrybujcie też kanał Oli, na którym uczy języka hiszpańskiego. W całkiem ciekawy ola, sposób. Ola. Ola, ola. Cześć, jestem Ola, a to jest mój kanał Ola, ola. Zapraszam was do mojego świata języka hiszpańskiego. Żegnamy Zapraszam się. Was serdecznie. Cześć. Żegnamy się z moją Żegnamy twarzą się. Na tym filmie. Żegnamy się. Żegnamy się. Buziaczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jest wśród nas. To budź się, bo cię zbije na wizji. To wśród nas. Ja to widzę! Zobacz, jak on się zachowuje. No fryzurę mi zepsuła. Chcesz mnie... Jasnowidzowie! No ej, bo z tobą zerwę. Zerwę z nim. Zróbmy, słuchajcie, napiszcie nam w komentarzu, czy mamy zrobić prank z zerwaniem. Niektórzy tak robią. Nie, bo to będzie hejt, że hejtujemy. Nie wiem, o co ci chodzi. No jest taki jeden. Kiedyś można naprawdę tak zrobić. Że prank? No.
Ale to wiesz, co powinniśmy zrobić? Nie. Ja bym zrobił tak, że powinniśmy na społeczności poinformować, że robimy ten prank. Na społeczności poinformujemy, że robimy prank, że zrywamy. Żebyśmy byli czyści, a i tak połowa tego nie zauważy. Tak. Będziemy czyści i ktoś nam zarzuci, dlaczego nas oszukaliście, a my zaraz, to był prank. Proszę nie oglądać karty społecznościowej, nie jest to następnym razem oglądaj. Dobra.